dla odważnych. Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć jaja, żeby zawołać do tego, którego nie widać i przekonać się. Trzeba być odważnym, żeby zawołać o prawdę. Bo Anusz Widelec, ty nie wiesz wszystkiego. Anusz Widelec, możesz się mylić. Nie chodź po tym świecie zahukany i zamknięty w swoich własnych przekonaniach. Bo skąd wiesz, czy połknąłeś wszystkie rozumy? Skąd wiesz, dziewczynko? Skąd ty to wiesz? Jak możesz wypowiadać się na temat czegoś, czego nie doświadczyłaś? Jak możesz się wypowiadać na temat tego, czy Bóg jest, skoro nie doświadczyłeś? Bo ja doświadczyłam, nie sprawdzałaś. Gdybyś sprawdziła, to byś doświadczyła i byłabyś narodzona na nowo. Ja sprawdziłam, ja zawołałam do Jezusa i spotkałam się z Nim. Bo nie ma takiej możliwości, że człowiek prosto z serca woła do Boga żywego i ten mu się nie objawia. Nie ma takiej możliwości. Nie po to Jezus przyszedł i oddał swoje życie w męczarniach, żeby teraz się przed Tobą ukrywać. On się nie ukrywa, to jest Bóg z bliska. To jest Bóg z bliska. Dla Ciebie nie istnieje, bo Go nigdy nie zawołałeś. Jesteś pyszny. Jesteś wyniosły. I jesteś zamknięty w swoich własnych teoriach, które w ogóle Ci nie pomagają. Jesteś dzisiaj pusty, a możesz być pełen życia. Możesz być pełen życia. Dzisiaj ten głos, który słyszysz, to jest głos Boga do Twojego życia. Bóg mówi dzisiaj do Ciebie po raz kolejny. Po raz kolejny, bo mówił do Ciebie nie raz. Nie raz. Słyszałeś Jego głos. Nie raz ratował Ci tyłek. Nie raz pojawiłeś się tutaj w zasięgu mojego głosu dlatego, żeby znowu usłyszeć, że On jest realny i że chce, żebyś miał z Nim relację, żebyś narodził się na nowo, żebyś przestał zmierzać do piekła, a zaczął iść do nieba.